Cześć, siemano, ja jestem Ghost, jest to kariera Arsenalem, mamy przed sobą spotkanie z Millwall, jest to powtórny mecz, bo tutaj był remis 0-0, więc jeszcze raz trzeba go zagrać, a za chwilę mamy spotkanie z Chelsea, więc na to spotkanie z tą drużyną przygotowałem już rezerwowy skład, bardzo rezerwowy, dosyć niepoukładany z zawodników takiej głębszej rezerwy i zrobimy symulację. Niech się dzieje, co ma się dziać, bo ogólnie podstawowy skład jest zmęczony i tak by nie mógł wystąpić. 2-0. Nelson Żywkowicz, więc dobre decyzje, jeśli chodzi o napad. Dwie bramki właśnie i spokojnie, można by powiedzieć, tym rezerwowym składem wygrywamy. Ale na spotkanie z Chelsea już wrócimy do podstawowego składu. A tutaj co tu jest? Przełożone spotkanie, nagroda z turnieju. Aha, tutaj coś było wcześniej. No Rabio, że chwilę na jeden mecz wyleciał ze składu i od razu marudzi. No i tu powracamy do składu, który już jest wypoczęty w pełni i na spotkanie z Chelsea, które aktualnie zajmuje trzecie miejsce, a więc trzecie, dobrze, jest za nami. My musimy wygrywać, bo Liverpool nam no trochę ucieka za każdym spotkaniem i Chelsea na pewno byśmy chcieli zdobyć 3 punkty, więc od razu przechodzimy do tego spotkania. Myślę, że te podstawowe będą najlepsze stroje, wszyscy są zmotywowani, jeszcze tylko ławkę rezerwowych, może tutaj kogoś zmienimy. Tak, i Torreira jeszcze za Zielińskiego i kogoś tu jeszcze chciałbym. Arnolda zaznaczyłem, tutaj jest Arnold, dobra. Za kogo? No w zasadzie nie mamy za kogo tu wsadzić. Może Arnautowicz, bo on tak nie jest wypoczęty w pełni. W razie czego Arnolda też mogę tutaj na ofensywną stronę dać, też mi się nie fajnie grało. A tak dwójka napastników na Chelsea. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczynamy. Jesteśmy na Stamford Bridge. Są to oczywiście derby Londynu. Bardzo ciekawe zazwyczaj spotkania są. Mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie i przechodzimy do tego spotkania. Jorginho, Kante. Ale czysty ślizg. Dobra interwencja. Zróbmy jakiś kontratak, Mkhitaryan, od razu piłka do Aubameyanga. Ten no przechodzi nawet w miarę. Czy poda jakieś... Ach, myślałem, że to podanie przejdzie, ale i tak trochę sprawiło trudności rywalowi w centrum. Uwagi, Rabio. Vici, dośrodkowanie. I uderzenie Draxlera. Widzimy piłka po koźle. Bramka się rzucił, ale nie dotknął tej piłki. I Leno musiał interweniować po tym uderzeniu. Kante. I ładnie tutaj mieli sytuację, ale Leno dobrze był ustawiony. Kante i już sądziłem, że ta piłka padnie do siatki. Lacazette, Mkhitaryan, jeszcze w końcówce tej pierwszej połowy będzie sytuacja, jakaś uderzenie i broni Kepa. No i teraz ładnie mnie klepią, no i tak się to musiało w końcu skończyć. William Hoze strzelcem bramki na 1-0 w 56 minucie. Arsenal trochę zbyt dużo pozwalał graczom Chelsea, ładnie tu mnie rozpykali, no i prowadzą. Kante, no tu spalonego nie ma, bo nikt tam nie wyszedł, no i sobie znów pozwolili na oddanie strzału w moją bramkę, chociaż tu obok szła piłka już, ale znów groźna sytuacja. Lacazette, piłka do Aubameyanga, nawet celna Aubameyang.
Aubameyang, nie no, Kepa. No i kolejna sytuacja, tym razem Leno ratuje nas przed utratą bramki. Jeszcze jesteśmy w grze, jeszcze możemy wyrównać stan rzeczy, ale Batshuayi miał dogodną sytuację, żeby zakończyć to spotkanie już. Elneny. Pizzi, uderz on teraz. Kurczę, no taka sytuacja. Kennedy. Nie ma faulu, dobrze. To chyba ta akcja Pizzi teraz. No do przodu, Lacazette, ty się chowasz. Torreira. Piłka do Kiesy. Kiesa, Kiesa, strzel to Kiesa i jest wyrównanie. Torreira chyba tą asystą zapewnił sobie miejsce w podstawowej 11. Widzimy, że ostatnie spotkania, no to właśnie on tutaj nadaje tempo i tym razem było podobnie, idealne podanie do Kiesy, który znakomicie wykorzystuje sytuację. No i ratujemy remis, ratujemy punkt w tym spotkaniu. Już Kepa nie miał tyle szczęścia przy tej interwencji. 1-1. Koniec tego spotkania, 1-1, trochę niedosyt po tym spotkaniu, bo mogliśmy tutaj więcej osiągnąć, ale i tak ratowaliśmy wynik. 1-1, jeden punkt przywozimy ze Stamford Bridge. I od razu mamy 1/8 finału z Galatasaray w Lidze Europy. Też to spotkanie zagramy. Stroje czerwone też będą w porządku. Tak jak mówiłem, Torreira jest, jak jest wypoczęty, no to zaraz skakuje do składu. Kiesa, on z kolei mógłby sobie odpocząć i zobaczymy z Mkhitaryana na tej stronie, jak grał do tej pory zazwyczaj. Draxler tu może zostać. Potem go zmienimy na Arnautowicza albo Welbecka. I w zależności jak się będzie sytuacja rozwijała, myślę, że to teraz w takim zestawieniu wychodzimy na 1/8 finału. Rabiot, Pizzi, Torreira, Draxler, uderzenie Muslera broni, chyba to był Muslera. Mkhitaryan, piłka do Rabiot i będzie uderzenie, dobitka, no tutaj już piłka wpadła. Po tym rykoszecie, a raczej takim odbiciu, piłka spadła pod nogi Lacazette i w czwartej minucie szybko wychodzimy na prowadzenie tej 1/8 finału Ligi Europy z Galatasaray. Naprawdę Arsenal szybko wziął się do roboty. I kto? Torreira to był, który tak strzelał i odbiło się właśnie tutaj od klatki piersiowej zawodnika rywali. I Lacazette nie miał tutaj problemu, żeby strzelić gola. Lacazette. Aubameyang. Czy będzie kolejna sytuacja? Torreira, no, zmarnował. Nie udało się zdobyć drugiego gola. Mkhitaryan. Torreira. Pizzi. Draxler. No tu to akurat ich rozpykałem naprawdę na stojąco. Nie wiem, co obrona sobie myślała tutaj Galatasaray, żeby tak łatwo wpuścić mnie w swoje pole karne. Naprawdę koncertowo rozklepał Arsenal rywali. Zobaczcie to podanie, myślałem, że to będzie spalony, a Draxler jeszcze sobie poszedł w pole karne i podał do niepilnowanego Aubameyanga. Naprawdę zbyt mało agresji ze strony rywali. No i mamy już 2-0. Mkhitaryan dobrze tutaj zgubił rywala przyjęciem, piłka do Draxlera. Draxler będzie uderzał i 3-0. No to już jest po spotkaniu i nie boję się tego powiedzieć, to chyba już jest po tym dwumeczu. 3-0, naprawdę pewne prowadzenie Arsenalu, ale fajna znów piłka, fajny przerzut i Draxler idealnie pokonuje z bramkarza rywali, ten bez najmniejszych szans przy tej interwencji. 3-0. Rodriguez. A i kurczę, gol kontaktowy zbyt chyba wcześnie i skreśliłem. Tutaj jedna sytuacja przed przerwą i nie zdążyłem doskoczyć w porę, podanie od razu z pierwszej piłki, uderzenie i Leno też zaskoczony, ładnie mu tutaj obok tego słupka piłka przeszła.
Mkhitaryan, uderzenie, kurczę. Fajna sytuacja, fajna, ale te wykończenie, jakby mu się piłka trochę podbiła i ponad bramką. Aubameyang, ale fajnie piłka rozprowadzona. Mkhitaryan będzie miał znów sytuację i Muslera broni, bo to uderzenie szło po ziemi. I teraz uderzenie dobre. Co ja tu zrobiłem? W ogóle jakieś podskoczenie. Tak to jest, jak się sztuczki używa ogólnie w ciemno, nie wiedząc co można zrobić. Rodriguez, obrona spóźniona dosyć. No i Leno ratuje nam sytuację, bo znów sobie podajemy do rywali, żeby postrzelali, widzę. Sokratis tak ładnie przyjął tą piłkę, że no i robi się niemiło. Gol już naprawdę taki na 3 do 2. Kurczę, no i mieliśmy mecz pod kontrolą 3 do 0, a tutaj dwie bramki strzelili. Oni grają chyba u siebie. A my na wyjeździe to i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, no ale musimy walczyć, żeby jakąś bramkę jeszcze tu strzelić. Bo w rewanżu będzie naprawdę trudno, no ładnie wyskoczyli. Zieliński. Lacazette, piłka do Welbecka, Welbeck strzel, to nie. Jeszcze oni są tutaj w natarciu, no nie, no Leno wybi, to wybi. Co to była znów za sytuacja? Typowa FIFA, widzę. Dobrze, że on skiksował, bo to naprawdę bym się wkurzył już. No i kończymy to spotkanie, można powiedzieć, że fuksem dowieźliśmy. Ten rezultat 3 do 2 mogło być 3 do 0, 3-0, a mogło być też 3-3 przed chwilą, ale jest oczywiście, wygraliśmy to spotkanie, ale meczu rewanżowym jeszcze będzie na pewno gorąco, ale to już w następnym odcinku, także ja Wam dziękuję teraz za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Tu mówił Ghost, na razie, cześć.